Fatalna majówka Agnieszki Dygant, jeśli zostaliście w domu, to wygraliście. Agnieszka Dygant chętnie dzieli się w mediach społecznościowych swoim życiem prywatnym. Celebrytka poleciała na majówkę do Rzymu. Choć gwiazda listów do M kocha stolicę Włoch, ten pobyt nieco ją rozczarował. Co się stało? Aktorka dała się poznać szerszej publiczności za sprawą roli w kultowym serialu Niania. Agnieszka Dygant grała w komedii TVN-u w latach 2005-2009. Widzowie pokochali ją także za rolę Darii Czarnej Westman w serialu Fala Zbrodni, w którym występowała od 2003 roku do 2008 roku. Grała także w produkcjach Patryka Wegi, Botoksie, Kobietach Mafii i Kobietach Mafii 2. Agnieszka Dygant poleciała na majówkę do Rzymu. Aktorka zakończyła zdjęcia do szóstej części kultowych listów do M i postanowiła nieco odpocząć. Wyjechała na majówkę do Rzymu i ten pobyt udał się tylko połowicznie. Dlaczego? W przeciwieństwie do słonecznej Polski w Rzymie lało jak z cebra. Jeśli nie wyjechaliście na majówkę, tylko zostaliście w domu, to wygraliście. Zobaczcie, co się dzieje w Rzymie. Po prostu pada. Zupełnie się nie opłaciło wyjechać, twierdziła Dygant i mrugnęła okiem do swoich obserwatorów. Jeszcze wam powiem, że tak ma być jutro i pojutrze. Kocham to, mówiła aktorka, nie przejmując się paskudną pogodą w wiecznym mieście. Gwiazda pokazała na swoich Instastories z wycieczki tłumy turystów snujących się po Rzymie z parasolkami i okutanych w peleryny przeciwdeszczowe. Agnieszka Dygant zwiedzała wszystkie rzymskie atrakcje, ale pogoda we Włoszech dała jej do wiwatu i z nieba zwyczajnie się lało, więc chodzenie po mieście w takich warunkach nie było tak przyjemne, jak mogłoby być bez strug deszczu. Mimo paskudnej pogody Dygant skusiła się na legendarne lody włoskie, przy Panteonie, w Café Doro, ponoć najlepszej rzymskiej kawiarni. Kiedy jednak aktorka posiliła się słodkościami przy Panteonie, który oczarował Agnieszkę Dygant, nastąpił wspaniały, iście filmowy zwrot akcji, wyszło słońce i przestało padać. Oby reszta pobytu w Rzymie okazała się lepsza od względem pogody.